Dziś powiemy m.in. o planowanych zmianach w mobilnej wyszukiwarce, ale najpierw o tym, że zbrodnia popłaca, przynajmniej w SEO. Zaczynamy! Pamiętacie ostatni Core Update? Wygląda na to, że skasował 7 przykazanie, bo kradzież nagle stała się legalna. CelebrityNetworth.com, strona zajmująca się wyceną majątków gwiazd show biznesu, po wrześniowej aktualizacji algorytmu spadła w rankingach. Przykra sprawa, ale zdarza się. Dlaczego więc o tym wspominamy? Bo została przegoniona przez portale, które żywcem kopiują informacje z jej artykułów. Bezczelnie przepisują treści bez podawania źródła. Krótko mówiąc, kradną oryginalny content. Ziomki z Celebrity Networth są tym wszystkim mocno wkurzone i trudno im się dziwić. Co w takiej sytuacji mogą zrobić? Robimy tak, z prokuratorą niech mnie pani łączy, a potem pisma z komputera wydrukować natychmiast i raz, dwa, już. Dennis Sullivan z Google doradził, by uderzyli do zainspirowanych stron z prośbą o podanie i podlinkowanie źródła. Powinni też mocniej podkreślić u siebie unikalność danych. Danny wyjaśnił, że cała sytuacja może wynikać z problemów z jakością strony albo nałożoną na nią karą. Dzięki, Danny. Danny Sullivan nie jest jedynym pracownikiem Google, który lubi rzucać złotymi radami. John Miller doradził na Twitterze, by ignorować wszystkie informacje na temat mocy linków i zamiast tego skupiać się po prostu na tworzeniu niesamowitych stron. What? Stron bogatych w treści, które są przydatne i inspirujące dla prawdziwych ludzi. Przydatne i inspirujące treści? Coś, czego często brakuje na jego Twitterze. W sierpniu Google wypuściło Google Tag. Prosty, globalny i przeznaczony do wielokrotnego użytku tag, którego zadaniem jest poprawa jakości danych i wdrażanie rozwiązań bez konieczności modyfikacji kodu witryny. What? Google Tag zyskał aż 3 nowe funkcje. Integrację z CMS-ami, podsumowanie zasięgu tagu oraz integrację z Google Ads i Analytics. Zmiany upraszczają proces konfiguracji oraz zapewniają lepszy wgląd w zasięg pomiaru witryny. Raport dotyczący tagowania znajdziecie bezpośrednio w Google Tag Managerze w zakładce Administracja. Ale pamiętajcie, że jest to póki co tylko wersja beta. A na koniec mamy dla Was 5 zmian, które Google zapowiedziało w mobilnej wyszukiwarce. Jakie nowości nas czekają? A więc po kolei. Skróty do zaawansowanych funkcji wyszukiwarki dla użytkowników iOS. Wyświetlanie linków na pasku wyszukiwania już na etapie wpisywania zapytania. Udoskonalony system sugestii. Większa niż dotychczas rola Google Web Stories. Scalanie tekstów, obrazów i wideo. Wszystko ma się wyświetlać na jednej stronie. Google się nie ociąga i część z tych zmian już możecie zauważyć na swoich telefonach. I to już wszystkie newsy na dziś. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o zostawieniu subów i lajków. Cześć!